Cześć, witamy Was, z tej strony Mariusz, podymacze.pl, grupa Animus X i ze mną Edward, jego kolega Andrzej Kozłowski. Andrzej, natomiast jesteśmy teraz w okręgu brzeskim, gdzie powstał nasz olej El Kopytko. Przyjechaliśmy w odwiedziny do Edzia, przede wszystkim też po to, aby dać takie wnioski, uwagi, jakich błędów nie należy popełniać w treningu, w lotach, w karmieniu i ogólnie o całej hodowli. Także Edzi, oddaję Ci głos, może troszeczkę na początek o tym, co tutaj masz, jakich masz lotników i przede wszystkim trochę o sobie, jeśli chodzi o Twoje działanie w sporcie gołębiarskim. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Następnie chciałbym wszystkim życzyć dobrego lotu. W tym roku, wiadomo, ten koronawirus zaszkodził troszeczkę wszystkim, ale myślę, że będzie to pozytywnie. A co sądzisz właśnie? Będzie też pozytywnie, jak najszybciej rozwiązane, czy będziemy czekać? Myślę, że ten trzeci etap, który wejdzie, to będą gołębie dopuszczone do lotu. My będziemy mogli się spotykać jako hodowcy, sportowcy. I tyle, co mogę. No, musimy po prostu czekać. I jeżeli, tak jak rząd zapowiada, to dotrzyma słowa, no. Zobaczymy. To może teraz trochę o zawodniku. Co to jest za zawodnik? Skąd go nabyłeś? Bo mi tutaj poza materiałem opowiadałeś też o hodowli, której nabyłeś nowe gołębie, nowy materiał genetyczny, więc może troszeczkę o tym. No to już tak powiem, no jest to moja najlepsza samica z tamtego roku. W tej chwili jest to roczna samica o numerze 72-25-37. W tamtym roku na lotach młodych zdobyła 6 konkursów i była najlepszym lotnikiem oddziału. Jest to gołąb, który wywodzi się z gołębi od Leo Hermansa. A to są całkowicie stuprocentowe Leo Hermansy. A kupiłem rodziców od spółki gołębiarskiej Steve Stiens, których hodowcy chyba znają. I w Niemczech? W Niemczech, tak, dokładnie w Niemczech. Kupiłem 10 sztuk tych gołębi i w tamtym roku przeznaczyłem tylko 2 do lotowania. Resztę z gołębi sobie przeznaczyłem do rozpłodu. A jeśli chodzi o takie moje pytanie, przeznaczyłeś je na normalne loty czy na młode? Ja przeznaczyłem te gołębie, tak jak mówię, 2 tylko wyhodowałem sobie na próbę na loty gołębi młodych, a resztę gołębi po prostu rozmnażałem, żeby w tym roku wychować ich więcej, żeby moje po prostu, może nie wyniki, ale moje gołębi, tych gołębi, które po prostu ja widzę w nich potencjał, żeby ich było więcej. Jeżeli w tamtym roku miałem 5 par, to z tych 5 par w tej chwili mam ich 15, czy tam 16. I już na ten czas mam już 50 gołębi wychowanych po tamtych parach. Także co będzie, zobaczymy. Jeszcze było parę gołębi, których późnych, których po prostu odstąpiłem kolegom w sąsiednich oddziałach i tak dalej. Nie będę o tym opowiadał, ale do czego zmierzam? No widzę w tych gołębiach bardzo duży potencjał. Są to szybkie gołębie, co udowodniły na lotach. Były pierwszymi gołębiami w oddziale. I no co mam powiedzieć? No tyle, że pierwsze serie były opane. No były, ale to już serie to nie robiły tylko te 2 gołębie, to robiły ogólnie gołębie, nie? Ale no to chcę powiedzieć, no widzę w nich naprawdę duży potencjał, są bardzo dobrze zbudowane. Mocne gołębie, uparte gołębie. Mówiłeś mi też o tym, że dawałeś na nasze białko. Dawałem. Możesz coś ewentualnie nawiązać do tego produktu w stosunku do hodowli? Jak to wyglądało pod kątem progresu, czy był regres? Nie chwalimy tu nic, tylko się po prostu pytamy, jak to wygląda w praktyce. Dawałem te białko, łączyłem je z tym olejem, co na rozpód i pierzenie. Tak. Łączyłem i zauważyłem, że jak podawałem go więcej, to gołębie nabierały więcej masy. Stwierdzam, że nie trzeba jego dużo podawać. Ja uważam, że to białko może do rozpłodu.
zamienić za groch nawet. Co nie uważam dobrym rozwiązaniem dawać dużo grochu. Niech on będzie, ale żeby go dużo dawać, nie. Gołąb jednak ma problemy później z trawieniem, męczy się i nie jest to dobre, nie jest to wskazane. W tym roku wielu hodowcom już udowodniłem tutaj u nas, tu przychodzą, oglądają moje gołębie młode. Praktycznie można powiedzieć, grochu jest 5% w karmie, a będzie można zobaczyć, jak te młode wyglądają. Fajnie zbudowane, lekkie gołębie, dobrze latają. Nie powiem o starych, które dopiero ten rok pokażę, zobaczymy, dopiero sezon przed nami. Co prawda mam mało tych gołębi do lotu, ale myślę, że jakoś sobie będą radzić. Nie myślimy tu o jakichś wielkich sukcesach, ale myślę, że procentowo, żeby one zdobywały coś tam, tym bardziej, że jest tutaj mój kolega nowy, który... Będzie ci pomagał. Będzie mi pomagał. Można powiedzieć, że jakbym pracował dalej w Niemczech, to będzie za mnie tutaj prowadził tą hodowlę, nie tak jak dotychczas, gdzie ja byłem w Niemczech i przejeżdżałem co drugi tydzień, gołębie w ogóle nie były wypuszczane, były z marszu brane, sadzane do koszy i lotowane. Czyli jeden podstawowy błąd. Brak bezpośredniej opieki codziennej nad zawodnikiem. Tak. Przede wszystkim gołąb musi latać. On musi latać i zjeść. Też trzeba uważać z tym jedzeniem. Nie przekarmiać tych gołębi. One lepiej, jak będą głodne. Jak ktoś lubi przekarmiać, to niech zamieni mieszankę lotową na ryżpak. Niech on go, powiedzmy, dorzuci 30%. I niech nauczy tego gołębia najpierw jeść ten ryż, bo tak naprawdę później w trakcie sezonu lotowego te gołębie nie za bardzo go chcą, bo musimy sobie powiedzieć wprost, no, żeby gołąb leciał, musi dostać gdzieś, musi mieć tą energię, musi mieć czym lecieć, ale jak będą ludzie dawać groch za tego białka, za dużo nawet tego syntetycznego, które jest tam, powiedzmy, przetworzone z czegoś, to on nabierze... My nie mamy przetworzonego, ale okej. Okay. Ale ja nie mówię o waszym, ja mówię ogólnie, bo jak będziemy sobie mówić... Tak, tak, ogólnie o białkach mówimy. Mówimy tak. O białkach, no to ten gołąb nabierze masy. Będzie ciężki, no tak jak zawodnik, no wiadomo, jeżeli damy mu coś więcej, to będziemy musieli więcej poświęcić na trening, żeby on gdzieś musiał zregenerować, znaczy stracić tą siłę, którą dostał, te mięśnie, które one tak naprawdę temu gołębiowi do lotu, tak mi się wydaje, nie wiem, no może mi ktoś tam powie, że nie, że tak, no mi się wydaje, że ten gołąb jak będzie lekki, dobrze zmotywowany, to tak jak my teraz mamy te loty z zachodu, to nie są ciężkie loty. No tak. To powiedzmy tak. Sobie, ja uczestniczyłem w lotach młodych, w takich spółkach gołębiarskich, lotach dalekodystansowych, klubach. Dawałem gołębie na Osnabrück, tam był bardzo ciężki lot. Lot był dwudniowy. Było do mnie tutaj, do mojego punktu, 640 km. To jako jedyny tutaj, który dał z tych okolic. Przyleciał mi gołąb na drugi dzień, dopiero za 15:10. To był 20 gołąb. Ogólnie na całe tam, ale to był naprawdę bardzo ciężki lot. Później w następnym roku, i wtedy miałem pierwszego gołębia powyżej 600. Później w następnym roku dałem też do klubu do lotów dalekodystansowych, na lot Minden. Też nas dało tu paru, nie dało wielu hodowców, ale paru tu stąd, ale ogólnie to z całej Polski mogli uczestniczyć. Wtedy poszło gołębi około 5000. I miałem 120 któregoś ogólnie na te 5000. I tak naprawdę przyleciał mi pierwszy i drugi gołąb powyżej 600. Przepraszam, pierwszy i trzeci powyżej 600. W następnym roku, to będzie w 2018, z kolei daliśmy tutaj już większa grupa ludzi na ten lot, gołębi młodych. I co się okazało? Był to lot bardzo lekki, z wiatrem, gdzie gołębie były, one miały prędkość ponad 100 na godzinę. I można powiedzieć, tak, praktycznie bez strat. Rok rokowi nie był równy i co chcę powiedzieć, gołębie były przeze mnie szykowane tak samo, rok wcześniej, rok później. I co prawda miałem drugiego gołębia, powyżej 600 i pierwszą serię, ale co chcę powiedzieć, gołębie przelatywały, pierwszy gołąb, który przyleciał, miał dwa pióra do spierzenia. Także on nie powinien w ogóle wrócić. Gołąb, który nie za bardzo coś tam robił wcześniej na lotach, chciałem go dać, mówię, no niech po prostu zginie i... No i tyle, nie? No nagle przyleciał, nie? Przyleciał i... Niespodzianka. Niespodzianka. Takie niespodzianki to raczej wypaczają ten sport. To z takim wiatrem, no potężny wiatr, nie? I te gołębie dmuchło, przyleciał jeszcze, on z tyłu przyleciał, ten gołąb tak z tej strony. Także to, nie to, co ja myślałem. Thank you.